Bardzo się cieszę, że pan rektor znalazł dla nas czas. Zadomowił się pan już w tym nowym miejscu, właściwie starym, ale po części już nowym. No, takie zadomowienie to jednak chwilę trwa, więc jeszcze trochę potrzebuję czasu, ale jestem blisko. To może zacznijmy od tego, co było, o zarządzaniu uczelnią, o tych czasach, kiedy pan był rektorem. Co uznaje pan za swój największy sukces w zarządzaniu uczelnią? Mówimy o perspektywie 8 lat, tak. Więc bardzo trudno wymienić oczywiście różne sukcesy, ale pamiętajmy, że zarządzanie uczelnią to jest przede wszystkim tworzenie prawa uczelnianego, które musi być zgodne z ustawami wyższego rzędu. I oczywiście jednym z najtrudniejszych elementów bez wątpienia było dostosowanie naszego prawa, czyli naszych statutów, innych rozporządzeń, regulaminów do nowej ustawy. Niektórzy mówią prawo o szkolnictwie wyższym. Ta ustawa rzeczywiście wprowadziła dużo zamętu, wiele trudności, a przede wszystkim w pewnym sensie mogła poróżnić ludzi, którzy mieli różne wizje, jak ta szkoła nasza ma w nowych czasach egzystować, w jakiej formule, jak mają być przygotowane jednostki. I uważam, że to był jeden z największych sukcesów, że potrafiliśmy w trudnych, sprzecznych nieraz dyskusjach podjąć finalnie decyzję, żeby zbudować uczelnię zgodnie z dyscyplinami proponowanymi w ustawie. Musieliśmy niestety zmniejszyć liczbę wydziałów, zmienić ich nazwę. Ta sprawa była bezwzględnie najtrudniejsza. Mówię o tym specjalnie, bo to jest pewna perspektywa, która już się odsunęła, a wszyscy zawsze lubimy żyć na ostatnią perspektywą, a ta ostatnia jest zawsze trudna, no bo tymczasem działamy w warunkach pandemii, no i tutaj działalność jest też bardzo trudna. Tego nie chcę sobie przypisywać jakiegokolwiek sukcesu uczelni. Na pewno to jest trudny proces. Wszyscy zostaliśmy zaskoczeni tą sytuacją. Nie do końca byliśmy przygotowani, żeby to zrobić. I nawet bym powiedział, że jeszcze teraz intensywnie musimy pracować nad tym, żeby się do uczenia zdalnego przygotować. Już troszkę uprzedził pan rektor moje kolejne pytanie właśnie o pandemii. Jak pan ocenia, jak sobie uczelnia, jak sobie pracownicy uczelni, też studenci, jak sobie poradziła uczelnia w czasie pandemii? No, my byliśmy, powiedziałbym, w tej dość komfortowej sytuacji, że w sumie, no, generalnie rzecz biorąc, nasza społeczność, ta zarówno akademicka, jak i studencka, jest w miarę przygotowana do tego, żeby posługiwać się odpowiednim sprzętem, posługiwać się odpowiednim oprogramowaniem. To nam nieco ułatwiło sprawę, ale pamiętajmy, że nie do końca byliśmy przygotowani do tego, żeby tak naprawdę świadczyć edukację zdalnie. To nie jest kwestia tylko samego oprogramowania, to jest kwestia nawet strategii, w jaki sposób uczyć. Czy te wykłady mają wyglądać dokładnie tak samo, jak wyglądały kiedyś? Oczywiście odpowiedź jest natychmiastowa, że nie, nie mogą tak wyglądać. Czy ćwiczenia mogą tak wyglądać? Czy ćwiczenia laboratoryjne można w jakikolwiek sposób, jakikolwiek substytut zbudować, żeby je wspierać? To są takie pytania, na które jeszcze w czasie wakacji teraz próbujemy odpowiedzieć, żeby naprawdę pewien standard nauczania narzucić. A tak naprawdę o skuteczności to trzeba zapytać, o skuteczność tej formy nauczania trzeba zapytać studentów, bo oni są odbiorcą tego i ewentualnie oni albo akceptują i rzeczywiście czują, że zdobywają nową wiedzę, są dobrze zainspirowani wykładami, potrafią coś więcej jeszcze z siebie dać i potrafią rzeczywiście się sami wielu rzeczy nauczyć, czy też nie. No to jest właściwie odpowiedni filtr ostateczny, który nam powie, czy to jest dobrze, czy źle. I też przewrotnie zapytam, czy coś dobrego po tej pandemii zostanie? Czy te rozwiązania, które zostały teraz wypracowane w takich trudnych warunkach, czy one zostaną z nami na dłużej? Czy coś dobrego jednak z tego wyniknie? Pamiętam, że w 2001 roku ówczesny prezydent podpisał elektronicznie jeden dokument i nazywało się, że od tego momentu zniknie wiele dokumentów, papierów. Przejdziemy teraz wszyscy na
przygotowanie dokumentów zdalne, na wymianę dokumentów elektroniczną i tak dalej. No, wiele się nie wydarzyło od tego czasu, można powiedzieć. Oczywiście są jakieś programy budowane, są jakieś systemy budowane, które niby wspomagają to, ten proces, ale wcale liczba papierów się nie zmniejszyła. Teraz ta pandemia postawiła nas w takiej sytuacji, że musieliśmy rzeczywiście dokonać istotnych zmian. Jestem przekonany, że wiele elementów, które załatwialiśmy w wersji tête-à-tête, teraz będzie załatwiane zdalnie. I to okaże się, że to znacznie mniej czasu zabiera, bardziej jesteśmy skoncentrowani na tym, co rzeczywiście powinno być zrobione. Jest oczywiście za tym jedno wielkie zagrożenie, które uważam jest bardzo trudne do przezwyciężenia, mianowicie to, że tracimy możliwość porozumiewania się bezpośredniego, co jest wszystkim nam potrzebne. Ludzie nie mogą się oglądać na Facebooku, ludzie muszą spojrzeć sobie w oczy i ewentualnie powiedzieć sobie dobre słowa wprost. Nie wystarczy napisać skrótowo, że się kogoś kocha. Trzeba mu to powiedzieć, a tego się zwykle zdalnie nie nauczy. Zdecydowanie. I w jakim momencie znajduje się Łódź pod nazwą Politechnika Poznańska, której stery przekazuje pan swojemu następcy? No, chciałoby się powiedzieć, tak jak w encyklopedii kiedyś, przedwojennej, koń jaki jest, każdy widzi. Ale uczelnia jest na pewno w dobrej sytuacji, w tej chwili zarówno finansowej, jak i organizacyjnej. Oczywiście zobaczymy, jak długo potrwa ten stan nadzwyczajny, związany z pandemią, ale uważam, że nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy w stanie, o czym już mówiłem na ostatnim zebraniu Senatu, zbudować nową swoją siedzibę rektoratu. No, jest dużo rzeczy jeszcze w toku, które próbujemy załatwić, takich rzeczy organizacyjnych, które są widoczne i inwestycyjnych, które na pewno jesteśmy w stanie podjąć. No, także nie mogę się wstydzić. A co chciałby pan swojemu następcy przekazać? To jest trudne pytanie. Ale ja już mu wielokrotnie przekazywałem różne rzeczy. I myślę, że jedną z ważniejszych jest rzeczywiście umiejętność jednoczenia z naszej społeczności. Ta społeczność ma szansę i coraz większe szanse i jest w stanie bardziej oddziaływać społecznie, lepiej wychowywać młodzież, jeśli będzie zjednoczona. Jeśli nie będzie postaw takich, które będą, nie wiem, tą jedność odrzucały, kwestionowały. To jest rola każdego zarządzającego zarówno uczelnią, jak i wydziałem, żeby naprawdę tą swoją załogę jednoczyć. I nie jednoczyć przeciwko, tylko jednoczyć, żeby rzeczywiście wykonywać pewne prace wspólnie. To jest trudne. Trzeba mieć dużo cierpliwości. Ludzie są różni i trzeba ich brać i lubić takich, jakimi są. Piękne słowa, panie rektorze. Odejdźmy może od tego zarządzania uczelnią, bo też dał się pan poznać, zwłaszcza studentom, jako mentor, przewodnik studentów, nie tylko w kontekście nauk technicznych, ale też tak szerzej, jako mentor życiowy. Studenci często podkreślają, że wiele się od pana nauczyli, ale czy jest coś, czego się pan nauczył od nich, od tego pokolenia młodych ludzi, od tego pokolenia Z, które jest jednak troszeczkę chyba inne niż my? Jest bardzo inne, nie tylko troszeczkę. I to jest ładne, bo na tym polega i rozwój, i postęp. Może starsze pokolenie często lubi mówić, że ci nowsi to są słabsi, oni się słabo uczą i tak dalej. To generalnie rzecz biorąc jest nieprawda. Mamy naprawdę wspaniałych studentów. Z wielką przyjemnością spotykają się w szczególności z tymi, którzy tworzą koła naukowe, których jak wiemy mamy kilkadziesiąt w uczelni. Niektóre bardzo aktywne i wiedza, którą studenci sami pozyskują, pracując w koła, pokonując różne trudności, jest zdecydowanie wyrastająca ponad to, co my w uczelni oferujemy. Zresztą te relacje między studentami a pracownikami, to muszę powiedzieć, to jest trudny proces, bo
mamy wielu pracowników, którzy rozpoczynali swoją karierę wiele lat temu, przyzwyczajeni do trochę innych zasad. Ja uważam, że dzisiaj zmianie podlegać powinno bardzo dużo rzeczy. Łącznie z tym, jak powinny być zorganizowane wykłady, jak powinny być zorganizowane ćwiczenia. Na niektóre rzeczy po prostu wiem, że nas jeszcze nie stać, bo jeśli sobie byśmy wyobrazili, że przy takim stole ma się 6 osób i właściwie rzuci się tylko temat, a oni będą sami ten temat rozwiązywać, a jakby trzeba było jakiegoś wsparcia, to dostaną 2-minutowy wykład, a może 3-minutowy wykład. Na to nas jeszcze nie stać. Natomiast wykład powinien być naprawdę inspiracją dla studentów. To nie jest kwestia, że wykładowca powinien się poczuwać, że on ich wszystkiego nauczy. To jest nieprawda. O tym już nawet przekonywaliśmy się wielokrotnie, chociażby w przypadku naszego uczestnictwa w programie Erasmus, gdzie niektórzy na początku mówili, że jak on nie wysłucha mojego wykładu, to właściwie nigdy tego nie będzie wiedział. To jest nieprawda. Od czasu, jak się ta młodzież nauczyła czytać i pisać i wzbudzi się w nich stosowną ciekawość, wszystkiego się mogą nauczyć sami. A rolą tych mentorów jest ewentualnie to, żeby ich przeprowadzić, podpowiedzieć, zainspirować, ale nie nauczyć. A co jest takiego kluczowego w sposobie kształcenia studentów politechnik? Czy właśnie nacisk na praktykę? No, w naszym programie studiów w tej chwili mamy około 30%, to są ćwiczenia laboratoryjne. I właściwie trudno sobie wyobrazić inżyniera, który sam osobiście nie wykona niektórych czynności. Nie potrafi połączyć tych kabelków. Pamiętamy, że przed dzisiejszym wykładem panowie, którzy należą do elity, na pewno studentów, przygotowywali się dobrych kilkanaście minut, żeby skrupulatnie wszystko połączyć. Musi każdy inżynier to umieć. Więc zastąpienie ćwiczeń laboratoryjnych czymkolwiek innym jest po prostu trudne. Tego nie można zrobić. Oczywiście znam wiele uczelni na świecie, w których żeby wejść do laboratorium i żeby wykonać prawdziwy eksperyment, to oni muszą pierw zdać teorię z tym związaną, potem muszą instruktażowy film zobaczyć 6 razy, żeby doskonale wiedział, co go tam czeka i dopiero wtedy go do tego laboratorium wpuszczą. To u nas to nieraz praktyka wygląda inaczej. Jeden robi, jak się patrzy, reszta patrzy, jak się robi. Ale oczywiście ten punkt jest fundamentalnie ważny. No mamy kilka tysięcy ćwiczeń, które w ramach naszej uczelni studenci wykonują, więc oczywiście na różnych kierunkach studiów. Więc to jest na pewno ważna rzecz. Druga rzecz to jest relacje z przemysłem. I te relacje mogą się wyrażać w różny sposób, bo to mogą być studia dualne, które prowadzimy i wiem, że w tej chwili przemysł również zabiega o to, żeby otwierać nowe kierunki studiów. Troszkę z myślą przygotowania absolwentów w taki sposób, żeby lepiej się nadawali do pracy w ich zakładzie produkcyjnym. Nam z kolei zależy na tym, żeby on był przygotowany wszechstronnie, żeby umiał się szybko nauczyć tego, czego nie umie i co będzie mu potrzebne. No ale są zakłady, które uważają, że można tego się już uczyć nieco wcześniej. No, takich partnerów mamy i to są dobrze wypróbowani już partnerzy. Także relacje z przemysłem to nie jest tylko to, to jest tylko nawet kwestia, że na nasze pojedyncze zajęcia, wykłady próbujemy zaprosić ludzi z przemysłu, w ogóle ludzi skądinąd, niekoniecznie naszych, żeby nasi studenci byli zainspirowani po prostu myślami innych ludzi. Prosimy nieraz kierowników działów w różnych zakładach produkcyjnych, ale również są przypadki, że prosimy na przykład znanych nam przyjaciół czy profesorów z innych wybitnych uczelni światowych. No, znam na moim wydziale choćby prowadzony był już od lat wykład przez pana profesora z MIT, który no, nawet trudno się za to wywdzięczyć. No, on po prostu miał przyjemność w tym, że łączył się z tą naszą grupą studentów i tam raz na jakiś czas mógł przekazać swoje myśli. Także inspiracja, która powinna z naszej strony płynąć dla studentów, musi być wieloraka. To nie tylko są relacje z przemysłem. Oczywiście one są ważne. Jako rektor też kładł pan duży nacisk na przedsięwzięcia kulturalne. Powiedziałbym, że patrząc na to z zewnątrz, to wyglądało na takie duże poczucie misji w tej dziedzinie. Czy środowisko, z jakim przyjęciem to się spotkało w środowisku inżynierskich? Czy inżynierowie są bardzo otwarci na kulturę? Tu
trudno to powiedzieć, bo doświadczenie moje mówi, że właściwie w naszych salonikach kulturalnych, które najczęściej odbywały się w czwartki, po wykładzie profesorskim nowego profesora tytularnego, właściwie najczęściej uczestniczyła pewna stała grupa osób, w dużej części rekrutująca się z naszych byłych pracowników. No ale oferta kulturalna była dla wszystkich. Czy ludzie chcą z tego skorzystać? To zawsze zależy wyłącznie od nich. Ja uważam, że taka uczelnia powinna oczywiście serwować różnego rodzaju formy kultury, które będą interesujące, ale które również pokażą, że istnieje inny świat. Człowiek, który nie zna się na muzyce, po prostu pewna część świata jest przed nim zamknięta. Nie chcę tu sobie dworować z różnych form muzycznych, które są eksponowane w tej chwili najczęściej w naszej telewizji chociażby, czy nieraz w radio, niekoniecznie oczywiście FM Classic. No, nie da się nauczyć muzyki, rozumieć muzykę przez pryzmat tego, co oferowane jest przez na przykład pana Zenka Martyniuka. Dlatego te oferty nasze są inne. Myślę, że ci, którzy doświadczyli różnych wydarzeń kulturalnych, to w końcu się przekonają, że tak jest. A uczelnia, jak uniwersytet, powinna być otwarta na wiele innych rzeczy. Nie tylko na to, że uczymy tutaj inżynierstwa. Jeśli ktoś nie wie, jaka dzisiaj jest data i nie wie, jak to połączyć z jakąś datą historyczną, no to mówię, jest to inteligencja częściowo, ale może półinteligencja, ale techniczna. A nie chciałbym, żeby to byli studenci, którzy są inteligencją, ćwierć inteligencją półtechniczną. Dlatego wszystkie te rzeczy uważam, że powinny być robione i powinny jako oferta być rzeczywiście prezentowane. Jako rektor, jako profesor, jako człowiek cieszył się i cieszy pan nadal dużym autorytetem. Jakie wartości chciałby pan przekazać młodszym pokoleniom? Umiejętność komunikacji i szacunek wzajemnie do siebie, niezbyt szybkie opiniowanie wszystkich innych, to jest coś, co powinno nas wszystkich cechować, że wiem, oczywiście i młode pokolenie, żeby umieli zawsze pokonywać trudności w relacjach między ludźmi. To wtedy będzie znacznie łatwiejsze. Musimy umieć akceptować różnorodność. Musimy umieć akceptować innych ludzi rzeczywiście takimi, jakimi są. Nie wolno ich wychowywać w duchu, że wszyscy muszą być tacy jak ja. To się kończy błędami. I to się kończy w ogóle nieszczęściem. Każdy musi wybrać swoją drogę. I każdego trzeba eksponować w tym, czym jest najlepszy. On powinien być za to, w czym jest najlepszy, chwalony. A niekoniecznie, tak jak niestety w naszej edukacji bywa, ganiony za to, że czegoś nie umie. Można nie umieć, ale trzeba poszukać tego w człowieku, co jest zdecydowanie jego silną stroną, bo on się w tym będzie dobrze czuł i on wtedy rzeczywiście da owoc stukrotny. A jakie ma pan plany na najbliższe lata? Bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby pojechał pan na długie wakacje, że taka osoba aktywna jak pan na pewno ma w planach jakieś ciekawe przedsięwzięcie. Teoretycznie mam 153 dni w tej chwili, plus 36 z tego roku, więc mógłbym 8 miesięcy nie przychodzić do pracy i pojechać gdzieś na jakieś dłuższe wakacje, ale no jestem teraz odpowiedzialny za lotnictwo. Kierunek założony w sumie kilka ładnych lat temu przeze mnie, jak jeszcze prowadziłem jeden z dużych grantów tutaj kapitału ludzkiego, taki był na samym początku grant, w którym między innymi zbudowaliśmy podstawy lotnictwa. I za ten kierunek teraz w pewnym sensie jestem odpowiedzialny, można powiedzieć za pół kierunku, bo to są dwie specjalności. No, będę próbował, żeby to się dobrze rozwinęło. Mam już w zamyśle, że w najbliższym czasie poproszę Senat o zatwierdzenie również studiów dualnych na tym kierunku, na drugim stopniu kształcenia, które będą zorganizowane razem z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Mamy tę komfortową sytuację, że niedawno w Poznaniu otwarto Centrum Dowodzenia Ruchem Powietrznym, to znaczy powiedziałbym zastępcze centrum, pierwsze jest w Warszawie, drugie będzie tutaj, można w jednej chwili przełączyć i widzieć cały ruch nad Polską, oczywiście być odpowiedzialnym
za przeprowadzenie wszystkich bezpiecznie nad naszym krajem. Także myślę, że nasi studenci będą mieli przy okazji blisko do tego, żeby się od razu spotkać z rzeczywistością lotniczą. To na krótką metę, na dłuższą to już zobaczymy. Czy jest jeszcze coś, co by chciał Pan przekazać społeczności akademickiej? Dobre rady, sugestie, przestrogi, podziękowania? Dobrymi radami to jest wybrukowane dno, jak wiemy. Piekło, ale dziękować naprawdę w tym momencie mogę, bo wielokrotnie kierowałem już moje podziękowania do różnych współpracowników, do różnych grup, do Senatu, do dziekanów, do osób, które rzeczywiście współpracowały ze mną najbliżej. Jeśli będziemy stanowili jedność, to w tych trudnych czasach jesteśmy w stanie jako instytucja przetrwać z otwartą przyłbicą. Jeśli zaś nie potrafimy tego zachować, to niestety nasze losy mogą być trudniejsze. Sugerowałbym, żeby od tego szacunku dla każdego innego rozpocząć albo i kontynuować. No i oczywiście pamiętajmy, że jednym z fundamentalnych naszych obowiązków jest dydaktyka, w tym nie tylko kształcenie, ale również w pewnym sensie wychowanie młodego pokolenia. I to bym powiedział jest bardzo ważnym zadaniem, któremu musimy sprostać. Świetnie. Dziękuję bardzo panu rektorowi bardzo za dziękuję. Spotkanie. Bardzo dziękuję. Panom też dziękuję. Możemy wyłączyć.